Z Łodzi do Skierniewic, ze Zgierza do Kutna, z Koluszek do Sieradza, z Pabianic do Kielc i wreszcie z Ostrowca Świętokrzyskiego do Stalowej Woli. 140 zawodników w dniach 28 czerwca, 1 lipca pokonało trasę 34. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków. Trasa w tym roku bardzo szybka, płaska, etapy głównie pod sprinterów. W tym ostatnim etapie jedna premia górska i troszkę więcej podjazdów, także ten etap troszkę inny od pozostałych. Myślę, że taka przejściowa impreza, dość trudna dla wszystkich kolarzy w Polsce, ponieważ tuż po mistrzostwach krajowych, także wszyscy odczuwają jeszcze zmęczenie po tym czempionacie krajowym i teraz w tym wyścigu walczymy. Piąty i zarazem ostatni etap tegorocznego Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków rozpoczął się na ulicy Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przed startem każdy z zawodników liczył na zwycięstwo, bowiem różnice w klasyfikacji generalnej były niewielkie. Mamy jeden podjazd pod Sandomierz, gdzie jest górska premia, jedna jedyna w całym wyścigu, także tam będzie no naprawdę bardzo mocne tempo, bo kto wygra tą premię, no tak naprawdę będzie góralem tego wyścigu. Wczoraj był etap 230 km, może nie jakimś ciężkim terenie, ale dał się we znaki, późno była meta, dzisiaj rano startujemy, widać zmęczenie już się trochę nawarstwiło, więc dzisiaj naprawdę losy wyścigu mogą się odwrócić. W klasyfikacji generalnej triumfował Sim Kiskonen z Estonii, a najlepiej punktującym i aktywnym kolarzem wyścigu został Tomasz Jakubek z Czech. Drużynowo pierwsze miejsce zajęli zawodnicy Mazowsza Serca Polski. Zespół ten reprezentuje Michał Pomorski, który sięgnął po niebieską koszulkę dla najlepszego zawodnika do lat 23. Najważniejsze dla nas jest ta zwykła klasyfikacja generalna i to na niej się musimy skupić, a koszulka jest tutaj bardzo miłym dodatkiem. Więc skupiamy się przede wszystkim na generalce. Na pewno będę dzisiaj walczył o sekundy, także na mecie, ponieważ tracę tylko 4 sekundy do drugiego miejsca w klasyfikacji generalnej, więc tutaj wiele może się wydarzyć. 34. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków był dla młodych zawodników doskonałą okazją do zdobycia doświadczenia. Dla reprezentanta Polski Szymona Maciejewskiego to pierwszy sezon w kategorii do lat 23. Zmagania na przełomie czerwca i lipca zakończył na 60. miejscu w klasyfikacji generalnej i 17. w młodzieżowej. Jestem zadowolony ze swoich postępów w tym wyścigu. Właśnie dla Ciebie jest to pierwszy rok. Czy duży jest ten przeskok pomiędzy tymi kategoriami? Tak. Jest bardzo duży, ponieważ to już jest profesjonalizm. Tutaj każdy szczegół się liczy. Tak naprawdę każde ustawienie, każde wyjście na wiatr jest na wagę złota. O tym, że to detale decydują o końcowych rozstrzygnięciach, wie legenda kolarstwa Marek Leśniewski, wicemistrz olimpijski z Seulu w wyścigu drużynowym na 100 km, przekazał ze sceny kilka słów ostrowieckiej publiczności. Ziemia Świętokrzyska jest zawsze przyjazna kolarzom, Ostrowiec tym bardziej, także mamy nadzieję, że dalej na tych mapach wyścigowych Ostrowiec będzie cały czas aktywny. W Ostrowcu Świętokrzyskim zmagania rozpoczęli profesjonaliści, a gdy już odjechali, ich miejsce na trasie zajęły dzieci. Mini wyścig Solidarności przyniósł przede wszystkim mnóstwo uśmiechu. Każdy uczestnik dał z siebie wszystko i to było najważniejsze.